Aby trade terminal prawidłowo funkcjonował, niezbędne jest włączenie autotradingu. Autotrading włączamy za pomocą tego przycisku, klikając jednokrotnie. Podświetlenie na zielono sygnalizuje, że autotrading jest włączony, bądź także poprzez narzędzia, opcje, strategię, zaznaczając opcję zezwalaj na automatyczny trading. Klikamy przycisk OK w celu potwierdzenia. Automatyczny trading został włączony. Trade Terminal znajduje się w okienku Nawigator w pozycji Admiral Trade Terminal. Admiral Trade Terminal przenosimy na wykres. Sprawdzamy, czy handel, import DLL, import zewnętrznych strategii są włączone. Klikamy przycisk OK. Po sekundzie Trade Terminal pojawia się na wykresie. Trade Terminal pozwala na jednoczesne monitorowanie wielu par walutowych. W Trade Terminalu jest dostępnych wiele mini terminali, z poziomu których można składać zlecenia sprzedaży sell bądź kupna buy. Mini terminal umożliwia od razu ustawienie wielkości lotów, poziomu stop loss, poziomu trailing stop czy też take profit. Za pomocą tego przycisku nowe zlecenie. Możemy złożyć zlecenie typu buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, OCO na breakout i OCO reversion. Oraz możemy zapisać szablon. Z tego poziomu można także zarządzać całkowitą pozycją na wybranej parze walutowej. Zamknąć wszystkie pozycje, zamknąć otwarte pozycje, zamknąć zlecenia oczekujące, zamknąć zyskowne pozycje, zamknąć stratne pozycje, odwrócić pozycję bądź ją zahedżować. Trade Terminal to także narzędzie do ustawienia pewnych alarmów. Alarm można ustawić na poziomie balance, equity, floating PL, czyli naszego płynnego zysku bądź straty, a także do pozostałych opcji. Za pomocą Trade Terminalu można w bardzo prosty sposób zarządzać wszystkimi swoimi pozycjami. Za pomocą tego przycisku można wyświetlić tylko otwarte pozycje. Bądź zlecenie oczekujące. Za pomocą tych przycisków można zamknąć bezpośrednio z poziomu wykresu zlecenie. Można to także zrobić za pomocą tego przycisku. Można to także zrobić za pomocą tych funkcji. Zamknij wszystkie zlecenia. Zamknij otwarte pozycje, skasuj zlecenia oczekujące, zamknij zyskowne pozycje, zamknij stracone pozycje. Narzędzia pozwalają także na ustalenie pewnych poziomów dotyczących wszystkich zleceń. Za pomocą narzędzi możemy modyfikować nasze zlecenia. Zamknąć je. Zmniejszyć o na przykład 30%. Edytować. Ustawić dla nich stop lossa wyrażonego w pipsach. Na podstawie break-even, bądź na podstawie poziomu cenowego. Tak samo wygląda sytuacja w przypadku take profit oraz trailing stop. Można także ustawić break-even exit dla wszystkich zleceń. W ten sposób ustaliłem ceny dla wszystkich z naszych zleceń na poziomie break-even.